W niewielkim, zamożnym Little Town pod Denver w stanie Colorado mordercze fantazje 17-latka zaczynają nabierać kształtów. Wraz z przyjacielem pseudonim Wódka albo V zamierzają dokonać czynu tak niesamowitego, żeby zapewnił im miejsce w historii. Gdzieś tak za rok, w kwietniu, zemścimy się z V. Podbijemy poprzeczkę naturalnej selekcji. Jak się nauczymy robić bomby z opóźniaczem, to podłożymy ich setki. Na drogach, na mostach, w domach, na stacjach benzynowych. Wszędzie, gdzie narobią zniszczeń i chaosu. To będzie jak rozruchy w Los Angeles, jak bomba w Oklahomie, druga wojna światowa, Wietnam i koniec świata, wszystko razem wzięte. Chcę po sobie zostawić światu trwałe wrażenie. Rok później, 20 kwietnia 1999 roku, Rick Harris i Dylan Klebold ze szkoły Columbine dokonali najgorszej szkolnej masakry w historii USA. Zabili 12 uczniów i nauczyciela, ranili 23, a potem targnęli się na własne życie. Ten film to zapis wydarzeń tego wtorku. W ciągu krytycznej godziny między 11:08 a 12:08. Przez lata potworność tej masakry wymykała się analizie. Ale ostatnio wyszły na jaw nowe informacje o ataku i o wydarzeniach, które go poprzedziły. Te straszne szczegóły pomogły zrekonstruować pełniejszy obraz wypadków w Columbine i dziwny splot okoliczności, który doprowadził dwóch nastolatków do masowej zbrodni. Jest 11:08 rano. Eric Harris jest o 3 minuty od szkoły. UM nastąpiło błyskawicznie. Wszystko mi się jakoś kojarzy z UM, jak w jakimś filmie. UM to kryptonim, jaki Eric i Dylan nadali nadchodzącej masakrze. Od ich ulubionego filmu, Urodzeń mordercy. Ten film to historia dwojga seryjnych zabójców z ciężkim dzieciństwem. Mickey i Mallory urastają do rangi telewizyjnych gwiazd. Dla Erika i Dylana ten film to wizja zadośćuczynienia. Tak jak te filmowe postaci, i oni dowiodą swojej wyższości. Wiem, że będziemy mieć naśladowców, bo jesteśmy jak bogowie. No, że nie zupełnie jesteśmy ludźmi. Mamy ludzkie ciała, ale jesteśmy o stopień wyżej nad tym całym gównem. Bo my mamy świadomość. Kluczowym elementem alienacji Erika i Dylana jest ich szkoła. Ja was nienawidzę za to, żeście mnie wykluczyli z tylu fajnych rzeczy. I nie mówcie mi, że to moja własna wina. Mieliście mój numer, ja się prosiłem. Ale nie, nie bierzcie Erika, bo to jakiś pokręt. W niepisanej hierarchii szkoły Columbine Erik i Dylan widzą się na samym dnie. Jako dziwaki, co przestają tylko z jakimiś wyrzutkami. Na samym szczycie są dżoki. Grupa z własnymi regułami gry, z własną modą, w której obowiązują białe czapki, bejsbolówki. Dżoki to wcale nie są tylko sportowcy. Dżok to każdy, kto myśli, że jest lepszy od innych i że mu się wszystko należy. No bo nosi fajne ciuchy, bo żnie najładniejszą laskę, bo go nauczyciele inaczej traktują. Wprawdzie Eric i Dylan nie będą w końcu strzelać akurat do dżoków, ale świadkowie będą potem twierdzić, że obaj chcieli za wszelką cenę odegrać się na szkole. Poszli do Columbine, żeby wystrzelać ludzi. Nie poszli na komisariat strzelać do policji. Nie poszli do jakiejś biblioteki publicznej, bo oni nienawidzili tej szkoły, niesprawiedliwości w tej szkole. Nienawidzili tego środowiska i ja ich wcale nie tłumaczę. Ja tylko szukam wyjaśnień. Traktowaliście nas jak szajs całe lata. Teraz za to zapłacicie. Nam to zwisa. Bo my i tak przy tym zginiemy. O 11:09 rano stołówka w Columbine zaczyna się zapełniać uczniami.
to przerwa na lunch. Wcześniej tego ranka Eric Harris i Dylan Klebold umieścili w stołówce dwie 10-kilowe bomby propanowe. Obie mają wybuchnąć o 11:17, w samym szczycie przerwy. Plan przewiduje maksymalne straty wśród studentów w eksplozjach, a potem dobicie pozostałych. Kamery wideo w stołówce nie zarejestrowały momentu podłożenia bomb. Być może właśnie zmieniano kasety. Tego ranka pamiętam, że wyszedłem chyba trzeci z lekcji filozofii. To była na pewno filozofia, a mieliśmy test z chińskiej filozofii, a Eric zawsze zwiewał na wagary z klasówek, czy jak sprawdzali pracę domową. Więc spodziewałem się, że Eric się nie zjawi. Ja też się czasem zrywałem na jedną lekcję, ale po czwartej lekcji dalej go nie było. I Dylana też nie. Inny uczeń Columbine to 17-letni John Savage. Właśnie skończył lekcję muzyki. Byłem w szkole wcześniej, odrobiłem lekcję. To był taki zwykły dzień, że właściwie trudno się było czegoś spodziewać. Właśnie skończyliśmy zajęcia w orkiestrze smyczkowej i tak sobie myślałem, czy iść poćwiczyć do sali w tyle szkoły, czy może poczytać do biblioteki. Wśród nauczycieli dyżurnych tego ranka jest Dave Sanders, popularny trener sportowy, potrafiący skłonić do wysiłku nawet najmniej usportowionych. 35-letnia Patty Nielsen pracuje w szkole na pół etatu. Normalnie idzie do domu po porannych zajęciach, ale dzisiaj dostała dyżur na korytarzach, które właśnie zapełniają się setkami uczniów idących do stołówki na lunch. Po lekcji literatury normalnie chodziłem sobie zawsze na spacer, na papierosa. Codziennie chodziłem tą samą trasą. Ale tego dnia widzę, jak Eric zajeżdża pod szkołę. Opuścił dwie godziny zajęć, więc podszedłem, żeby się spytać, co się stało. Rzuciłem mu trochę mięsa, on się zaśmiał, też mnie sklął i tak sobie gadamy. Ja się trochę z niego nabijam. Aż się dziwię, że mnie od razu nie kropną, bo przecież się z niego prześmiewałem. Eric tutaj na wideo i Brooks mieli w przeszłości zatargi. Rok wcześniej Brooks odkrył swoje nazwisko na stronie internetowej Erika z groźbami, że zginie. Tam była informacja, że Eric buduje bomby rurowe, że chce je zdetonować i w ogóle, że zabije Brooksa Browna. Rodzice Brooksa zgłosili groźby Erika policji. A nie był to pierwszy raz, kiedy policja usłyszała o Eriku w ciągu 2 lat poprzedzających masakrę. Ale policjanci nie mogli wejść na stronę Erika i zapodzieli gdzieś dokumentację całej skargi. Jeśli wtedy podjęliby akcję, Eric poszedłby do więzienia. To proste. I nigdy by nie doszło do masakry w Columbine. Tymczasem Brooks Brown pogodził się jakoś z Ericiem. I pewnie mu to uratowało życie. Co jest, kurczę, dziadu jeden? Dałeś nogę z trzeciej lekcji, z testu? To już nieważne. I patrzy na mnie, a ja, dziadu, zwiałeś z testu, a on, że to już bez znaczenia. I spojrzał tak jakoś na mnie i mówi, Brooks, ja cię nawet teraz lubię. Zmiaty do domu. Idź do domu.
Są różne teorie, dlaczego mnie nie zastrzelił. Ja osobiście pamiętam jego wyraz twarzy i myślę, że on nie chciał mnie zabić. I zresztą nie mnie jednego, bo jest jeszcze John Savage, z którym się kolegowałem. Screech to był równy facet. John Savage postanowił jednak pouczyć się przed testem z historii i idzie do biblioteki, gdzie wkrótce nastąpi najgorsza masakra. Eric i Dylan przywieźli ze sobą potężny arsenał. Po ataku policja naliczyła dwie obrzynki, dwa 9-milimetrowe pistolety i 99 bomb, w tym dwie 10-kilowe bomby propanowe w stołówce i pułapki w obu samochodach. Zbierali ten arsenał przez rok i przez rok planowali napad, który miał zmieść szkołę z powierzchni ziemi. Nakręcona miesiąc przed atakiem i nigdy nie opublikowana wideokaseta zarejestrowała zakres przygotowań Erica i Dylana. Oto rekonstrukcja filmu, według relacji o zawartości tej wideokasety. Kamerzystą jest Dylan. Miejsce – pokój Erica. Eric pokazuje dziesiątki schowków, które mieszczą spory zakład zbrojeniowy. Jak Eric zdołał ukryć tak potężną kolekcję śmiercionośnego uzbrojenia? Nadal brak na to odpowiedzi. Rodzice Erica nie wypowiadają się publicznie od czasu masakry w Columbine. Ale na końcu wideo Eric pokazuje swoje zdolności w sztuce kamuflażu. Te 15 minut to będzie największa nerwowa w moim życiu. To czekanie na wybuch bomb i na szarże na szkołę. Sekundy będą jak godziny. Nie mogę się doczekać. Na drugim końcu szkolnego parkingu Neil Gardner spożywa szybki lunch z Andy Martinem, strażnikiem szkoły Columbine. Gardner służy w policji. Do jego obowiązków należy mieć oko na uczniów i nauczycieli szkoły. Zna z widzenia Dylana Klibolda, ale nie Erica Harrisa. I zdaje się, że nic nie wie o tym, że obaj mieli do czynienia z policją i z sądami. Piętnaście miesięcy wcześniej włamali się do furgonetki i skradli sprzęt elektryczny. Potem ich aresztowano pod zarzutem włamania i kradzieży. Sąd skierował ich na kursy mające odciągać młodzież od przestępczości. Po ukończeniu swojego kursu Eric wydawał się skruszony. Chciałbym powiedzieć, że dzięki pomocy na tym kursie i dzięki innym podobnym zajęciom chcę obecnie kontrolować swój gniew. Prywatny dziennik Erica mówi zupełnie co innego. Czy Ameryka to nie kraj ludzi wolnych? Więc jeśli jestem wolny, to czemu mi nie wolno zabrać jakiejś pieprzonej dupie jego własności? Jeśli ją zostawia na widoku, na przednim siedzeniu, w ciemnej uliczce w piątkową noc. Selekcja naturalna. Ich zderzenie z prawem ujawnia istnienie jakby równoległego świata. Niby to skruszeni i uleczeni, Eric i Dylan dyszą teraz wspólną wściekłością. Mój gniew za styczniowy incydent będzie jak zemsta bogów. No i do tego odwet w Commons. Commons to nazwa stołówki kawiarni w szkole Columbine. Eric i Dylan mają szczegółowy plan ataku. Bomby mają wybuchnąć za minutę. Wewnątrz jest 480 uczniów, prawie 1/4 szkoły. Richard Castaldo wychodzi na spotkanie z Rachel Scott. Chcą razem zjeść lunch na dworze przed wejściem do szkoły. Ubrani w prochowce, Eric i Dylan nie zwracają na siebie uwagi. Często tak się ubierają do szkoły. Do ataku pozostały zaledwie sekundy.
Kiedy usiadłem, żeby zjeść lunch, zobaczyłem dwóch chłopaków po mojej lewej ręce. Nagle coś rzucili. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to było. A to była bomba rurowa. Pamiętam, jak wybuchła, ale ja w ogóle na to nie zareagowałem. Na początku myślałem, że to tylko tak, dla hecy. Jak to bywa w maturalnej klasie. Bo przecież już było blisko do końca szkoły. Chyba Rachel trafili pierwszą, ale niewiele przede mną. Może jakieś pół sekundy. Pamiętam, jak to zobaczyłem. Tak jakby kątem oka. I chyba jakoś sam się przygotowałem. Widziałem, jak rzucili dwa granaty na dach, jak wybuchły. I jak zaczęli strzelać z pistoletów w stronę parkingu. W szkole nikt dobrze nie wie, co się dzieje. Niektórzy myślą, że to wygłupy maturalnej klasy. Dave Sanders podejrzewa jednak coś o wiele poważniejszego. Neil, chodź do stołówki, szybko. Neil Garden dostaje przez radio nerwowe wezwanie, ale początkowo sądzi, że chodzi tylko o wypadek na terenie szkoły. Pomocy. Tak. Zaraz ci pomogę. Jest w prochowcu ze strzelbą. Mamy jeszcze jednego, dostał w twarz. Ranny w twarz? Pół twarzy mu zwisa. Okej. Jest jeszcze jeden. Spokój, zdaje się, że ktoś strzela na zewnątrz. Cisza. Wszyscy proszę wyjść, ale tylko tędy. Nie idźcie przez parking. Powiat Jefferson 911. Coś się dzieje w szkole Columbine. Kogoś, zdaje się, postrzelili w plecy. Okej, czy widzisz, co tam się dzieje? Nie wiem dokładnie. Jakaś dziewczyna leży na ziemi i mówi, że jest sparaliżowana. Chyba coś jej jest. Dave Sanders i dwaj inni pracownicy szkoły błyskawicznie ewakuowali prawie całą stołówkę. Właśnie powinny wybuchnąć bomby Erika i Dylana, ale zawodzą zapalniki. Dave Sanders przystępuje teraz do zabezpieczenia jak największej części szkoły. Cisza, cisza. Nawet jak wejdą, siedźcie całkiem cicho, okej? Przez następne 2 minuty obiegnie korytarze i klasy, robiąc co się da, aby zapewnić uczniom jakąś osłonę. W laboratorium na górnym piętrze szkoły 17-letni Aaron Hansey odrabia zadanie domowe. It was a lunch time. Była przerwa na lunch, nienormalna lekcja. I nagle zaczęły dochodzić jakieś dziwne odgłosy. Dziwne, bo normalnie nic takiego się nie słyszało. Potem poczuliśmy, że podłoga drga albo ściany. Było bardzo dziwne. Ale nie wiedziałem, co się dzieje. Ale za chwilę wpadł nauczyciel. I się dowiedzieliśmy. Wszyscy na ziemię za ławki, zatrzasnę, żeby nikt się nie mógł dostać. Ale wy będziecie mogli wyjść. Przyszedł nauczyciel i powiedział, że ktoś strzela wewnątrz szkoły, żebyśmy się schowali za ławki. Powiedział, że zamknie drzwi, tak że my będziemy mogli wyjść, ale nikt inny się nie dostanie od zewnątrz. Tegośmy zawsze chcieli. To jest niesamowite. Chodźmy. Coś się tam stało? Tak. To szkoła Columbine? Tak. Okej, rozumiem. Ktoś ma broń automatyczną. Dobra. Przyślijcie dużo, dużo pogotowia. Jako pierwszy policjant zjawia się Neil Gardner.
Kod 33. Jestem pod ogniem. Najpierw Gardner ma wrażenie, że jest tylko jeden napastnik. Uwaga, wszystkie wozy, podejrzany zbiegł do budynku. Koniec potyczki ogniowej z Gardnerem to zarazem początek ataku Erika i Dylana wewnątrz szkoły. Z drogi. Pierwsza rzecz, jaką sobie przypominam, to jak do biblioteki wpada ta kobieta i krzyczy: wszyscy pod stoły, tam jest chłopak z bronią. Wtedy pomyślałem, no masz, coś nie w porządku. Na podłogę. Wszyscy, na podłogę. Pod stoły. Wszyscy byli chyba za bardzo w szoku, żeby coś naprawdę zrobić. Po prostu próbowali zrozumieć, co jest. Ale jak powtórzyła drugi raz pod stoły, to zaczęli jej słuchać. Najpierw pomyślałem, że to jakiś facet z ulicy, jakiś wariat, czy maniak, czy coś takiego. Przez myśl mi nie przeszło, że to może być nasz uczeń. Nawet mi się nie śniło, że ktoś w Columbine mógłby zacząć strzelać do ludzi. Więc tak, siedziałem i czekałem. A wiecie, z nadzieją, że pewnie ja nie zginę. Powiat Jefferson 911. Jestem nauczycielką ze szkoły Columbine. Mamy ucznia z bronią, przestrzelił okno. Chyba jeden uczeń. Szkoła Columbine? Mam chyba coś w ramieniu, może to tylko odłamek szkła. Okej, czy ktoś odniósł obrażenia? No tak, ja. Kim jest ten uczeń? Ja go nie znam. Okej, wysyłamy patrol na pomoc. O Boże! Sprawdź, czy laboratoria zamknięte. Dave Sanders nadal stara się opróżnić korytarze. Do szkoły zbliża się 5 dalszych radiowozów. Dave Sanders jest ciężko ranny. To początek masakry wewnątrz budynku szkoły. Uczeń Aaron Hansi nadal ukrywa się w gabinecie naukowym, kiedy wraca jeden z nauczycieli spytać, czy ktoś zna się na pierwszej pomocy. Powiedziałem, że ja. I błyskawicznie przeskoczyłem przez korytarz. Dalej wybuchały bomby, słychać było wystrzały. Mogli lada moment wyjść zza rogu. Dave Sanders wyczołga się z korytarza i zasłabł w pobliskim gabinecie naukowym. Potrzebuje jak najszybciej pomocy medycznej. No i weszliśmy tylnymi drzwiami do gabinetu, gdzie znaleźliśmy Dave'a Sandersa. Panie Sanders? Wszystko będzie okej. My panu pomożemy. To ja, Aaron. Już jedzie karetka. Kiedy dotarłem do Dave'a, był przytomny, w pełni świadomy, co się dzieje. Leżał na brzuchu. Wydawało mi się, że dostał z rusznicy czy strzelby prosto w pierś z bliskiej odległości. Coś w tym rodzaju. Przekręcimy pana trochę na plecy, dobrze? Aaron szybko się zorientował, że Dave Sanders ma rany w obu ramionach. Rozpatrzyłem się w sytuacji i widzę, że ma rany postrzałowe. To nie żarty. Ale był przytomny i całkiem świadomy tego, co się wokół niego działo. Wszystko będzie okej, panie Sanders. Nauczycielka Teresa Miller próbuje wydzwonić 911, ale linia jest ciągle zajęta.
Zdawało mi się, że będziemy mogli go wydostać i wyzdrowieje, że mu najwyżej zrobią operację i wyjdzie z tego. Teraz przed szkołą jest już 6 wozów policyjnych. Część policjantów zajmuje się na parkingu przerażonymi i rannymi uczniami. Inni zabezpieczają teren. Zgodnie z procedurą starają się odizolować incydent. Więc żaden nie wchodzi do szkoły, żeby rzucić wyzwanie zabójcom. W ciągu kolejnych 7 minut Eric i Dylan przeprowadzą najbardziej brutalną część napaści. Atak na 56 uczniów i pracowników kryjących się w bibliotece. Wstawać! Wszyscy w białych czapkach wstawać! To za to gówno, które nam wstawialiście przez 4 lata. Powiedzieli wszyscy wstawać. Wysadzimy bibliotekę. Więc pomyślałem sobie, że może oni rzeczywiście chcą tylko wysadzić książki. Tak to zabrzmiało. Może nie chcą nikomu nic zrobić, więc już pomyślałem, że może by wstać i wyjść, a oni niech sobie wysadzą tę bibliotekę. Ale jakoś nikt inny nie wstawał, więc ja też dalej leżałem. Jak tak, to zaczynam strzelać. O Boże, oni tu są. Niech pani nie odkłada słuchawki, wszystko będzie dobrze. Mówią, że wszedł do biblioteki. Jest w budynku, poszedł do biblioteki. Jak doszli gdzieś tak do połowy biblioteki, znaleźli się w moim polu widzenia. I zorientowałem się, że ja ich znam, że to nasi uczniowie. I to tacy zdawałoby się zupełnie zwyczajni. No i że oni wszystko wysadzają i strzelają. Więc sobie pomyślałem, co oni wyrabiają. Chodź, postrzelamy do glin. Strzelec! W tej chwili strzelają w bibliotece. Przestań beczeć. A kuku? No jak? Chcesz się przekręcić? Wszyscy zginiemy i tak, bo wysadzimy szkołę. Wróg. Popatrz, a sam nie wierzę. Cool. Kto następny do piachu? Wraz z nauczycielem, innym uczniem i z ojcem, który przez telefon doradza mu z domu, co robić, Aaron Hansy stara się, żeby Dave Sanders nie stracił przytomności. Aaron pokazuje Sandersowi zdjęcia z jego własnego portfela, żeby podtrzymać rozmowę. Z tymi zdjęciami to chyba naprawdę pomogło. Mogliśmy zejść z pytań, jak się czuje, gdzie go boli, z tego bardzo pesymistycznego tonu na bardziej optymistyczny temat, na temat tego, co naprawdę kochał. Słuchajcie! Ta szkoła nie żyje. Jestem na tyłach, z budynku wydobywa się dym. Jestem z jednostką.
durnie. Telefon Patty Nielsen przekazywał dalej odgłosy zabójstw w bibliotece. Na tym nagraniu słychać, jak w czasie egzekucji Dylan przemawia do swoich ofiar, zanim je zastrzeli. Ale Eric nic nie mówi. To znaczy, była wyraźna różnica, jak obaj podchodzili do tych zabójstw. Bardzo ciężko tego słuchać, nawet gdyby się nie znało ani ofiar, ani samych zabójców. Widziałem jego buty, jak szedł w moją stronę między rzędami półek i tak sobie myślałem, oj, to już koniec. Naprawdę, zdawało mi się, że już tam chyba zginę. Byłem chyba w szoku. Kto tu siedzi? Jak się nazywasz? Więc powiedziałem, to ja, John. Bo trochę go znałem i miałem nadzieję, że sobie mnie przypomni, że nie jestem żaden joke, że go traktowałem normalnie, z szacunkiem. John Savage. Tak. Ty, Dylan. Co ty robisz? A, zabijam ludzi. Aha. Strach mi było. No i patrzę na niego i mówię, a mnie też zabijesz? A on pyta, co? No bo był hałas, był alarm i tak dalej. Więc mówię, czy mnie też zabijesz? Czy mnie też zabijesz? Nie, stary, zjeżdżaj stąd. Uciekaj. No biegaj. Chodu! Podczas gdy w budynku bez przeszkód trwa masakra, na zewnątrz jest coraz więcej policji. Wyraźnie słychać strzały z biblioteki. Meldują o nich policjanci stojący zaledwie o kilkadziesiąt metrów dalej. Policjanci mają już dokładne rysopisy Erica i Dylana. Ale jeszcze przez pół godziny żaden nie wejdzie do szkoły. Potem policja będzie twierdzić, że miała sprzeczne meldunki. Że na dachu był snajper, że napastników było aż ośmiu. Koordynacje utrudniają dodatkowo problemy z łącznością. Policja nie chce, żeby świat wiedział, że tego dnia, 20 kwietnia, kiedy trwają te egzekucje, kiedy w bibliotece strzelają do niewinnych dzieci, drzwi wejściowe do biblioteki stoją otworem, a policjanci czekają na trawniku przy radiowozach i słuchają, jak giną te dzieci. Słuchają, słuchają, ale ich nie ratują. Pozwalają, żeby je mordowano. Jakby się potem nie tłumaczyli, to jest nie do przyjęcia. Te opowieści, ile to dzieci uratowali tego dnia, to wszystko nieprawda. Te dzieci się same uratowały, uciekły ze szkoły i dlatego przeżyły. Bałem się, że może się rozmyślą, więc wiałem ile tchu w piersiach, bo Anusz im się odmieni, odwrócą się i strzelą mi w plecy. Nie mam już amunicji. To może zaczniemy nożami, będzie fajniej. To mi naprawdę uświadomiło, jakie życie jest krótkie. Jak się jest młodym, to się zdaje, że to wieczność, mnóstwo czasu. A to wcale nie taka wieczność. Siedmiominutowa orgia zabójstw w bibliotece kończy się nagle o 11:36. Dylan trafił wreszcie na jednego ze szkolnych sportowców, rannego Evana Todda. Grozi mu i wyzywa. Ale go nie zabija. Chcesz iść do stołówki? Muszę jeszcze coś tu zrobić. Wydaje się, że popadł teraz w stan bezsilnej wściekłości.
Kiedy Eric i Dylan opuszczają bibliotekę, w szkole jest już 12 zabitych uczniów. Jeden nauczyciel dogorywa. Jest 23 rannych. Wielu poważnie. Cały atak nie miał wewnętrznej spójności. Ani jedna z ofiar nie została wybrana ze szczególnej nienawiści. Teraz cichutko. W innych częściach szkoły nadal kryją się setki uczniów i nauczycieli. W pewnej chwili Teresa, która jest nadal przy telefonie, wygląda przez drzwi, żeby sprawdzić, co się dzieje, i widzi idących korytarzem napastników. Ładują broń tuż przed drzwiami klasy. Drzwi są przeszklone i mogą dostrzec, kto jest w środku. Pamiętam, że odskoczyłem. To był moment przerażenia. Chyba najstraszniejszy moment całego tego dnia. Bo byli tuż, tuż. Jest nadal przytomny? Tak, David Sanders. Nazywa się David Sanders. Dave Sanders, okej. Okay. Następnego dnia dowiedziałem się, że Dave umarł. To był wielki szok, bo zdawało nam się, że go wydostaniemy, że zrobił mu operację i jakoś dojdzie do siebie. Byłem załamany jego śmiercią, bo przecież się starałem, jak mogłem. Eric i Dylan wydają się teraz chodzić po szkole bez wyraźnego celu. Sekretne dzienniki i nagrania wideo Erica pozostawiają nieodparte wrażenie, że był nie całkiem poczytalny, że miał wielkie i destrukcyjne plany. Ale Dylan pozostaje zagadką. Czy Dylan grał w tym jakąś rolę? Trudno mi to sobie wyobrazić. Może po prostu się w to jakoś uwikłał? Tak, myślę, że Eric dominował nad Dylanem. Tak mi się zdaje. Rozmawiałem po tej tragedii z matką Dylana. Mówiła, że on był na każde zawołanie Erica, że jakby się nim wręcz opiekował. Bo Eric nie miał przyjaciół. A Dylan miał kolegów. Ludzie go lubili. Eric stara się zdetonować jedną z 10-kilowych bomb propanowych w stołówce. To chyba pierwsza próba samobójstwa. Jesteś po tym na haju. Ponad miesiąc wcześniej Eric dostał receptę na antydepresant pod nazwą Zoloft, powszechnie stosowany przy zaburzeniach obsesyjno-maniakalnych. Ale jego stan wydawał się tylko pogarszać. Przyjmował Zoloft przez 6 tygodni i mówił, że miał urojenia zabójcze i myśli samobójcze. To jest stan, w którym bezustannie myśli się o wyrządzeniu krzywdy sobie albo komuś innemu. Zdawał sobie sprawę, że to wynik kuracji, i lekarze też, więc wycofali ten lek. Tylko że przepisali mu znów to samo. Tyle, że o innej nazwie, Luvox. Podczas autopsji w krwioobiegu Erica Harrisa wykryto terapeutyczną dawkę Luvoxu. Autopsja Dylana Klebolda nie wykazała żadnych środków. Czy kuracja Erica stanowiła dodatkowy element tragedii w szkole Columbine? Czy też zawinił syndrom psychiatryczny, który te leki miały łagodzić? Jedno jest pewne. Kiedy ojciec Erica usłyszał o ataku, natychmiast pomyślał, że był to jego syn. Powiat Jefferson, 911. Nazywam się Wayne Harris. Mój syn, Eric Harris. Obawiam się, że on ma coś wspólnego ze strzelaniną w szkole Columbine. W jaki sposób? On jest członkiem takiej grupy, mafia w Prochowcach. Okej. Okay. Czy pan rozmawiał dzisiaj z synem? Nie.
ciągu 3 lat przed tragedią Columbine w Stanach Zjednoczonych zanotowano 10 incydentów, w których nastolatkowie dokonali ataków z bronią palną na szkoły. W żadnym z nich nie zginęło więcej niż 5 osób. Ale Eric i Dylan wybrali się zabić setki. Przeanalizowano każdy aspekt ich życia, żeby znaleźć jakąś decydującą przyczynę masakry, przeprowadzonej z taką premedytacją, z taką zimną krwią i bezwzględnością. Ale być może tajemnica tkwi w tym, że nie było jednej przyczyny. Że Erika i Dylana wykreował splot okoliczności, który dał im środki i szanse przeprowadzenia tak okropnego aktu młodzieńczego terroryzmu. A przyłożyły się do tego zaniedbania i przeoczenia policji, rodziców, lekarzy i szkoły. Teoria splotu okoliczności sprawdza się najlepiej. Było milion okazji, żeby to zatrzymać. Policja mogła ich ze 100 razy legalnie zatrzymać i przeszukać, albo przymknąć. Mogła przeprowadzić rozmowy z rodzicami. Sami rodzice mogli się przecież do tego wtrącić. Mogli powiedzieć, hej, muszę przeszukać twój pokój. O, proszę, 25 granatów. Ho, ho, coś z tobą nie w porządku. Było milion możliwości powstrzymania tego zarodku. Zbliża się południe. Eric i Dylan po raz ostatni wracają w stronę biblioteki. 6-osobowa grupa policyjna ma właśnie wkroczyć do szkoły, ale wejściem z drugiej strony budynku. Policjanci przejdą przez całą szkołę, sala po sali, i dopiero na koniec dotrą do biblioteki, prawie 3,5 godziny później. Od czasu Columbine lokalna policja dokonała rewizji swojej taktyki. W razie bezpośredniego zagrożenia bronią mają teraz interweniować jak najszybciej. Eric i Dylan wracają do drzwi biblioteki. Straszny krajobraz śmierci spowija gęsty dym. Wykonają jeszcze jeden prawie samobójczy gest, zanim zakończą życie o kilka metrów od swoich ofiar. Kasety Erika i Dylana zawierały straszne ostrzeżenie. Ale kto mógł sobie wyobrazić, że te fantazje obrócą się w czyn? Hej ty, panku gówniany, co se myślisz? Że będziesz mi tu, kurde, skakał? Łeb ci, kurde, urwę i w dupę ci wsadzę. Tak głęboko, że się, kurde, będziesz 4 miesiące łupieżem dusił. Możesz se dużo gadać. Jeszcze raz go tkniesz, to cię, kurna, zabije. Wezmę, kurna, strzelbę i ci ten pieprzony łeb odstrzelę. Rozumiesz, ty gówniarzu denny jeden? Wejście, wyjście. Okej, masz coś dla mnie? Tak, nazywa się Harris. Tak, zapisałem. Na imię Eric. Eric Harris? Tak, Eric Harris. Uczeń z Columbine. Siadaj z tego samochodu. Ja wiem, jak się nazywają. Raz słyszałem, jak o tym mówili. Ja ich znam. Myślałem, że to moi koledzy. Okej. Jeden nazywa się Dylan Klebold. Dobra, mamy go. Nie mamy jeszcze dokładnej liczby. Z tego, co wiem, 6-8 osób na zewnątrz. Jeszcze nie wiemy, czy ktoś jest poszkodowany w środku. Jakie to ma rozmiary. Co z panem Sandersem? Nadal oddycha.